Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło Państwa powitać w tak licznym gronie w naszym Instytucie. Dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o tym, czym się zajmujemy i zabrać Państwa w podróż do wnętrza mózgu. Po co w ogóle zaglądamy do mózgu i po co chcielibyśmy tam zajrzeć? No przede wszystkim po to, żeby wiedzieć, jak mózg działa. Żeby wiedzieć, jak się uczymy, jak zapamiętujemy, jak powstają emocje, dlaczego chorujemy na różne choroby neuropsychiatryczne, dlaczego się uzależniamy, czy dlaczego chorujemy na różnego rodzaju choroby neurodegeneracyjne. Tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na wiele zagadnień, które nas interesuje, kluczowe są badania neuroanatomiczne, czyli badania struktury mózgu z wykorzystaniem różnych mikroskopów. Co wiemy na temat mózgu? Wiemy, że ludzki mózg to jest prawie 100 miliardów neuronów i około 80 miliardów astrocytów, czyli komórek towarzyszących, według różnych szacunków oczywiście. Wiemy, że w ludzkim mózgu mamy miliardy połączeń, czyli takich kabli, które łączą poszczególne struktury i komórki. Wiemy, że te miliardy połączeń na swoich końcach mają tryliony złączy. Natomiast jeden neuron to około 40 tysięcy takich pojedynczych złączy. Te połączenia nazywane są synapsami. W prawym górnym rogu widzimy taki kawałek i proszę sobie wyobrazić, że w takim kawałku mózgu wielkości ziarnka piasku mamy 100 tysięcy neuronów i około miliard synaps. Skąd to wszystko wiemy? Wiemy to właśnie dlatego, że wiele osób zajmuje się badaniami neuroanatomicznymi. Mózg od zawsze fascynował ludzi, natomiast nie było takich narzędzi, które pozwalały, tak jak teraz mamy takie narzędzia, które pozwalały dokładnie poznać jego strukturę. Jednym z pierwszych takich bardzo dokładnych, na tamte czasy oczywiście, atlasów anatomicznych był Atlas Vesaliusza, był to flamandzki uczony, który tutaj widzą Państwo po lewej stronie, to jest okładka tego atlasu. Tak jak my się tutaj spotykamy dzisiaj na Tygodniu Mózgu, tak wtedy organizowano takie wielkie spotkania liczące nawet kilkaset osób, gdzie tutaj jest zobrazowany Vesaliusz, który ma tutaj zwłoki pacjenta jakiegoś i pokazuje publicznie i dla wielu osób, w jaki sposób są one zbudowane. Tutaj w lewym kółeczku, tutaj zaraz jadę, tak, mamy rysownika, który bardzo dokładnie przyglądał się temu, co robi Vesaliusz i odwzorowywał to wszystko na rysunkach, które później w formie drzeworytów posłużyły temu, żeby przygotować taki atlas struktury mózgu, takich widocznych z zewnątrz oczywiście, w formie drukowanej. Zaznaczono tutaj na rysunku też Galena, który był autorem poprzednich atlasów i wydaje się, że on jest taki tutaj odwrócony w prawą stronę, właściwie w lewą stronę, dlatego że czuje się winny, dlatego że jego poprzedni atlas był bardzo niedokładny. W tamtych czasach, to był XVI wiek, uważano, że mózg jest jednolitą strukturą, że po prostu jest taką masą i ma pewne struktury, które widzimy z zewnątrz, ale w środku tam nic nie ma. Przełomowymi badaniami, które zmieniły ten pogląd, były badania Camillo Golgiego i wynalezienie przez niego tak zwanej reakcji czarnej. Jest to reakcja, która pozwala zobaczyć fizycznie i wybarwić komórki, które znajdują się w mózgu. Jest to bardzo prosta reakcja, którą tak naprawdę używamy do tej pory i polega ona na tym, że umieszczamy tkankę mózgową w mieszaninie dwóch romianu potasu i azotanu srebra i w wyniku reakcji chemicznej powstają kryształy chromianu srebra, które w okolicy błony komórkowej odkładają się i dzięki temu możemy zobaczyć kształty komórek. Proszę sobie wyobrazić, że dla nas jest to teraz obraz, który widzimy tak naprawdę w wielu miejscach, w gazetach przy okazji różnych publikacji dotyczących mózgu, ale nie tylko, ale kiedyś dla badaczy to było naprawdę zupełnie niesamowite i przełomowe doświadczenie, żeby zobaczyć, że można tak naprawdę wyselekcjonować coś z tej jednolitej masy.
Tutaj też zwracam uwagę na to, co jest wielką zaletą tej metody. Jak wcześniej wspominałam, w mózgu mamy miliardy tych komórek, natomiast tutaj widzimy ich tylko kilka i to jest właśnie duża zaleta tej metody. Widzimy kilka i dzięki temu możemy bardzo dokładnie obejrzeć strukturę tych komórek. W prawym dolnym rogu jest pokazane urządzenie, kamera Lucida, którego używał Camillo Golgi. Musimy pamiętać, że za tamtych czasów nie było za bardzo urządzeń, które mogłyby posłużyć temu, żeby sfotografować takie preparaty, które oglądał. Posługiwano się zatem takim urządzeniem, które było oparte na układzie luster, które z dodatkowo z soczewką powiększającą odzwierciedlały obraz, który widział pod okularem i mógł bardzo dokładnie w ten sposób namalować wszystko to, co widzi, to co widział po prostu pod mikroskopem. Taka kamera Lucida była również używana w naszym instytucie. Nasz instytut w zeszłym roku świętował swoje stulecie i tutaj po lewej stronie przy wejściu mamy takie muzeum, gdzie mogą się Państwo zapoznać z historycznymi różnymi preparatami, ale także z takim urządzeniem i można się przekonać, jak to tak naprawdę wyglądało i jaka bardzo czasochłonna i mozolna to była praca, żeby odwzorować te wszystkie struktury. O tym, jak bardzo uniwersalna i wydajna jest ta metoda, może świadczyć to, że używamy jej do dzisiaj. To są moje preparaty, które wykonałam kilka lat temu. Są to preparaty z mózgu myszy, gdzie dokonałam znakowania niektórych komórek w hipokampie, to jest taka część mózgu, w korze mózgowej i tutaj udało mi się również zobaczyć kolce dendrytyczne. Golgi też widział różnego rodzaju zgrubienia na komórkach, ale jeszcze nie do końca wiedział, czym one są i jak ważne one są w działaniu i funkcjonowaniu mózgu. Dziś wiemy, że kolce dendrytyczne są bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, ponieważ są to punkty styku między poszczególnymi komórkami i przez nie tak naprawdę następuje połączenie i komunikowanie się poszczególnych komórek ze sobą i ich, tutaj mamy te kolce dendrytyczne, które mają różny kształt i różną wielkość i tak naprawdę ten kształt i ta wielkość są kluczowe w tym, jak się uczymy, jak zapamiętujemy, ale też w różnego rodzaju chorobach neurodegeneracyjnych. Kilkanaście lat po badaniach Golgiego w Hiszpanii metodę Golgiego z lekkimi modyfikacjami zastosował Santiago Ramón y Cajal, który pogłębił analizy neuroanatomiczne na różnych gatunkach zwierząt i stworzył bardzo dokładne i bardzo precyzyjne rysunki pokazujące bardzo wiele struktur, co na tamte czasy było oczywiście przełomowe. I tutaj chciałam podkreślić, że Santiago Ramón y Cajal, jego spuścizna obejmuje kilkanaście tysięcy preparatów histologicznych i prawie 2000 takich pojedynczych rysunków. Wielką zasługą Santiago Ramón y Cajala było opracowanie czy wytłumaczenie tego, w jaki sposób komórki w mózgu są połączone. Camillo Golgi był zwolennikiem takiej doktryny, że komórki w mózgu stworzą taką sieć jakby połączonych naczyń. To znaczy są jednym wielkim tworem, i informacja, jeśli przepływa między tymi komórkami, to tak jak w takim systemie kanalizacyjnym. Natomiast bardzo dokładne, pogłębione badania Santiago Ramón y Cajala pokazały, tutaj może tego nie widać, ale pokazały, że między poszczególnymi komórkami, które tutaj widzimy, tak naprawdę są przerwy. Czyli dziś już wiemy, że te przerwy są to synapsy. Oczywiście to określenie pojawiło się dużo, dużo później, wtedy kiedy odkryto mikroskopię elektronową i byliśmy w stanie dopiero pokazać, że istnieje takich małych połączeń, bardzo wąskich szczelin istnieje, ale już za tamtych czasów
przełomowe badania Santiago i Ramon i Cajala pokazały, że komórki nie są ze sobą połączone w jedną sieć, ale stanowią odrębne byty. Później kolejnym wielkim odkryciem, przełomowym odkryciem było badanie nad białkami fluorescencji. I tutaj tak można powiedzieć, że na początku, zanim badaliśmy mózg, była meduza, znaczy badaliśmy w sposób zaawansowany mózg, była meduza, a tak naprawdę małżoraczki, czyli takie małe organizmy, które jeśli się zestresują, wydzielają taką wielką chmurę, żeby odstraszyć przeciwnika. I to zjawisko nazywane jest zjawiskiem bioluminescencji. Bioluminescencja jest to emisja światła w wyniku reakcji chemicznej przekształcenia luceferyny w oksyluceferynę przy pomocy enzymu lucyferazy. Jest to reakcja, która jest znana od bardzo dawna. Uważa się, czytałam nawet, że w latach 30. japońscy żołnierze używali takich małżoraczków w nocy do oświetlania sobie drogi, jak gdzieś szli. Więc była to reakcja znana, tylko ciężko było wyizolować lucyferynę i luceferazę, ponieważ były bardzo nietrwałe. I profesor Shimomura, który później stał się profesorem, ale za tamtych czasów był jeszcze studentem, jego zadaniem była próba właśnie wyizolowania lucyferyny i lucyferazy. Niestety, jak pracował w Nagoi, nie udało mu się. Teraz możemy powiedzieć, że całe szczęście, że mu się nie udało, ponieważ przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i zaczął pracować na innym modelu badawczym, czyli na meduzach, u których też obserwuje się zjawisko bioluminescencji. I tutaj często taki jest, jak się poszuka informacji na temat białek, zielonej fluorescencji czy fluorescencji w internecie, to wyskakuje taki obrazek tutaj po lewej stronie. To nie jest fluorescencja, to jest bioluminescencja. To są podobne procesy, ale jednak trochę bazują trochę na innej reakcji. Profesor Shimomura zauważył, że oprócz bioluminescencji, która jest taka ulotna i bardzo chwilowa, możemy też zaobserwować innego rodzaju świecenie. Tutaj w prawym dolnym rogu widzimy na zielono świecący takie kółko w meduzie. I przy dokładniejszym przyjrzeniu się okazało się, że u meduzy występują takie małe narządy emitujące światło. No więc okazało się, że to jest super ciekawa sprawa i chcieli zatem wyizolować to świecenie, które jest bardziej trwałe niż taka bioluminescencja, która bardzo szybko znika. W lewym górnym rogu widzą Państwo taką maszynę, która była wykorzystywana do, tutaj mamy meduzę, która była tak jakby no, pozbawiona tych swoich narządów. I z tych narządów udało się wyizolować kryształy białka zielonej fluorescencji. Co ciekawe, ten główny artykuł, który został opublikowany w tamtych czasach, a który dotyczył właśnie bioluminescencji u meduzy, tylko tam wspomniał częściowo i nie skupiał się głównie na białku zielonej fluorescencji. Przy okazji opisywał, że jest też takie białko, które świeci przy okazji u meduzy. No właśnie, dlaczego takie białko świeci, dlaczego zjawisko fluorescencji jest dla nas takie ciekawe i bardziej przydatne niż zjawisko luminescencji? Tak jak wspomniałam, luminescencja to jest świecenie na podstawie reakcji chemicznej. Czyli mamy białko akwaryna, które po przyłączeniu wapnia i po przekształceniach różnych staje się aktywne i później emituje światło o określonej długości fali, co widzimy tutaj. Ta reakcja jest bardzo szybka i bardzo niestabilna, więc ciężko w cudzysłowie ją tak naprawdę złapać. Natomiast u tej samej meduzy mamy inne białko, które się nazywa białkiem GFP, czyli białkiem zielonej fluorescencji.
I struktura tego białka sprawia, że występuje w niej kilka aminokwasów, które są w stanie zaabsorbować to światło, które pochodzi z luminescencji, wzbudzić się i przechodząc, atomy przechodzą na wyższy stan energetyczny i przy powracaniu do niższego stanu energetycznego emitowany jest kwant światła o długości fali odpowiadający kolorowi zielonemu. Nie do końca wiadomo, po co meduzie taki mechanizm i dlaczego nie wystarczy tak naprawdę luminescencja albo nie wystarczy sama fluorescencja. Do tej pory nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje i po co w ogóle jest to zjawisko dla nas. Jest ono bardzo przydatne, o czym zaraz opowiem. Co ciekawe, chciałam też zwrócić uwagę Państwa, jesteśmy tutaj w temacie mózgu, ale jesteśmy również w Instytucie Biologii, że zjawisko fluorescencji jest zjawiskiem niesamowitym. Po pierwsze, nie jest do końca poznane. Mamy wyizolowane te białka. Jesteśmy w stanie te białka wprowadzić do różnych organizmów, ale tak naprawdę fluorescencja występuje w przyrodzie i tak naprawdę nie do końca wiadomo po co. Odkrycia z zeszłego roku pokazują, że oprócz wcześniej opisanych bardzo dobrze koralowców, które świecą fluorescencyjnie, mamy też żółwie, które wykazują fluorescencję. To są żółwie, które znajdują się, żółwie morskie. Opisano też rekina, który jest fluorescencyjny. No i tutaj jest w lewym górnym rogu krewetka modliszkowata, która też świeci na zielono. My oczywiście nie wiemy na razie, po co taka fluorescencja występuje w przyrodzie, ale jest to fenomen znany i opisany nie tylko dla meduzy. Białko zielonej fluorescencji zostało odkryte, wyizolowane i tak naprawdę od tamtej pory jest to doskonałe narzędzie w rękach biologów, no i dla nas neurobiologów. Dlaczego? Dlatego, że świeci. Co więcej, możemy to białko w taki sposób, dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej, możemy wprowadzić gen kodujący to białko do różnych organizmów. Tutaj widzą Państwo kilka zdjęć pokazujących, w jakich organizmach białko zielonej fluorescencji zostało wprowadzone i ulega ekspresji. Ulega ekspresji, to znaczy, że gen jest aktywny w jakichś komórkach ciała i to, w jakich komórkach ciała gen na to białko jest aktywny, my możemy decydować. I też pokazuje, że białko zielonej fluorescencji można tak naprawdę w bardzo wiele organizmów wprowadzić. Tutaj mamy na środkowym zdjęciu, widzimy kolonie bakterii, tutaj po prawej stronie też kolonie bakterii. Tutaj widzimy myszy, u których białko zielonej fluorescencji zostało wprowadzone na etapie rozwoju zarodkowego do komórek skóry, więc te zwierzęta świecą. Natomiast tutaj na dole widzimy rybkę, która jest modelem doświadczalnym i u tej rybki wprowadzono białko zielonej fluorescencji do mózgu i teraz widzimy ten mózg. Na dole widzimy, że od tamtego czasu naukowcy nie próżnowali i skonstruowali i opracowali szereg różnych modyfikacji strukturalnych tego białka i dzięki temu mamy w cudzysłowie różne kolory, co dla nas w praktyce oznacza, że bardzo wiele możliwości oglądania takiego białka. W badaniach neurobiologicznych białko zielonej fluorescencji i kolejne jego wariancje pozwoliły nam nieco lepiej przyjrzeć się mózgowi. Tutaj widzą Państwo mysz, która kilka lat temu została przedstawiona całemu światu. Mysz nazywa się myszą Brainbow i w genach tych myszy wprowadzono geny, które kodują różne białka fluorescencyjne w tak różnych modyfikacjach, że tak naprawdę widzimy każdą pojedynczą komórkę w mózgu, która ma inny kolor. Dodatkowo widzimy tutaj różne wypustki, tu jest kora mózgowa, tu jest hipokamp. No i widzimy, że badania neurobiologiczne i badania mózgu zyskały zupełnie nowy wymiar dzięki tego typu odkryciom.
Do obserwacji fluorescencji wykorzystywany jest mikroskop fluorescencyjny. Pamiętamy, że u meduzy źródłem tego białka, które by wzbudzało białko zielonej fluorescencji, jest akwaryna. W naszym przypadku my wzbudzamy fluorescencję, białek fluorescencji źródłami światła, którymi u nas są lampy UV albo w bardziej zaawansowanych mikroskopach są to lasery. Światło wędruje do preparatu, który jest umieszczony w tej części. Fluorescencja jest wzbudzana i możemy ją obserwować w okularach. Co możemy zobaczyć, mając do dyspozycji narzędzia inżynierii genetycznej i białko zielonej fluorescencji? To są wyniki uzyskane, nie wiem, czy możemy zgasić światło tak tutaj z przodu bardziej, jeśli by się dało. Będzie wyraźniej. To są wyniki uzyskane w naszym instytucie i w naszej pracowni. Są to neurony z mózgu myszy, które są hodowane na szalce i do tych neuronów zostało wprowadzone zewnętrzne DNA, które niosło w sobie informację dotyczącą białka zielonej fluorescencji. Widzimy, w jaki sposób, kiedy neurony rosną poza mózgiem, możemy bardzo dokładnie przyjrzeć się ich strukturze. Widzimy, że mają wypustki, które są nazywane dendrytami. Tutaj gdzieś są takie pojedyncze nitki z tyłu, są to aksony i widzimy bardzo drobne wypustki, tutaj takie małe. I to są właśnie te super ważne kolce dendrytyczne, o których już na początku wspominałam. Możemy mieć również białko zielonej fluorescencji wprowadzone do genomu różnych zwierząt. W naszym przypadku mamy myszy, które są transgeniczne, czyli mają wprowadzony dodatkowy gen białka zielonej fluorescencji. I tutaj widzimy taki przekrój z mózgu szczura, w którym widoczne są pojedyncze, wybiórcze neurony, a tu jest powiększenie na mózg myszy, w którym też widzimy, że te neurony są wyznakowane. Zwracam tutaj Państwa uwagę na to, że widzimy tylko część tych neuronów, nie znaczy, że tu nic nie ma, że tu jest pustka. Tak naprawdę dużą zaletą i ogromna praca została włożona w to, żeby uzyskać takie zwierzęta, w których te różne białka fluorescencji występują wybiórczo. Jeśli wyobraźmy sobie, że mamy wszystkie wyznakowane komórki i wtedy tak naprawdę nic byśmy nie widzieli. Dzięki temu, że widzimy tylko wybraną populację, bo te nasze dane są bardziej miarodajne i możemy więcej informacji uzyskać na temat różnych procesów. No dobrze, tak naprawdę chcielibyśmy zajrzeć do środka mózgu, zobaczyć, co się w tym mózgu dzieje, zrozumieć, jak mózg działa, ale wszystko najlepiej by było wtedy, kiedy mózg byłby nienaruszony, czyli pozostał w takiej formie całościowej. Dlaczego? Dla nas ważne jest zachowanie całego nienaruszonego mózgu, dlatego że wiemy, że różne struktury mózgu są ze sobą połączone. Mamy korę mózgową, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie różnych informacji. Mamy struktury w mózgu, które znajdują się podkorowo i te struktury są połączone ze strukturami korowymi i przenoszą informacje jeszcze do kolejnych części mózgu. Tak więc szalenie istotne z naszego punktu widzenia jest, żeby mieć możliwość odtworzenia tych połączeń, czyli zachować cały mózg, żeby widzieć poszczególne połączenia. Chcielibyśmy też zachować perspektywę globalną. To znaczy, jeśli widzimy, że coś się dzieje w jednej części mózgu, chcielibyśmy też zobaczyć, jak inna część mózgu odpowiada na ten sam bodziec. Czyli jednocześnie po prostu widzieć, co się dzieje w kilku różnych miejscach.
Chcielibyśmy wiedzieć, co się dzieje w mózgu nienaruszonym, bo może się okazać, że oprócz znanych nam struktur A i B, które biorą udział w przetwarzaniu informacji dotyczących jakiegoś procesu, jest też jakaś struktura C, której do tej pory nie wiedzieliśmy, a która może się okazać, że jest szalenie istotna. Jak już wcześniej powiedziałam, w mózgu mamy miliardy komórek, w ludzkim mózgu. No więc trudno sobie wyobrazić, że zachowanie wszystkich połączeń i oglądanie mózgu całościowego takiego człowieka jest zadaniem łatwym. Wręcz przeciwnie, jest zadaniem szalenie trudnym. W badaniach biologicznych i w badaniach neurobiologicznych często posługujemy się modelem doświadczalnym, którym jest mózg gryzoni. Tutaj po prawej stronie widzą Państwo odwzorowany wielkościowo przekrój z mózgu myszy, który ma dużo mniej komórek, jest to nadal 100 milionów, ale jest to trochę mniej tych komórek. Natomiast jak powiększymy taki mózg, to okaże się, że on ma bardzo podobną strukturę, co mózg człowieka. Ma też te same struktury, takie jak hipokamp. Tutaj mamy hipokamp u człowieka, ma korę mózgową, która u człowieka jest oczywiście super pofałdowana. Tak więc tak naprawdę poznając to, w jaki sposób działa mózg myszy, możemy dużo się dowiedzieć na tego, jak działa mózg człowieka. I badania neurobiologiczne, tak jak wcześniej wspominałam, to są badania Golgiego, czy Santiago i Ramona i Cahala, to są badania oparte na oglądaniu pojedynczych preparatów, bardzo cienkich przekroi mózgów. Takie preparaty, które my oglądamy, mają oczywiście różną grubość, ale tak standardowo powiedzmy, że mają około 40 mikrometrów grubości, czyli jeden taki plasterek, który tutaj widzimy, to są różne przekroje z mózgu myszy, ma 40 mikrometrów grubości. 1 centymetr to jest 10 tysięcy mikrometrów. Możemy sobie wyobrazić, że robiąc takie preparaty z mózgu człowieka, który ma 15 cm, mamy ponad 3000 preparatów do zanalizowania, co wydaje się naprawdę bardzo trudne, czasochłonne, mozolne i biorąc pod uwagę, ile możliwych artefaktów z tym obrazowaniem możemy mieć związanych, no to tak naprawdę od zawsze neurobiolodzy szukali jakichś alternatywnych metod. Oczywiście nie jest tak, że się mózgiem człowieka nie zajmujemy i neurobiolodzy nie chcą też badać bardzo dokładnie takiego ludzkiego mózgu, w cudzysłowie, w kawałkach. Tu jest przykład tego, w jaki sposób izoluje się ludzki mózg. To jest mózg pobrany postmortem od pacjenta. Jest bardzo dokładnie oczyszczany, przekrajany takim nożem na odpowiednie kawałki. Później przygotowane są takie cienkie plastry i w końcu takie kawałki, które będą służyły do barwienia, więc tego typu badania też oczywiście są robione i też przygotowane. Jak szalenie czasochłonnym jest to zajęciem, może być przykład tutaj odwzorowania i zrekonstruowania z 10 tysięcy preparatów, które były robione gęściej niż te 40 mikrometrów, trzy świecące komórki, które oplatają mózg myszy. Więc proszę sobie wyobrazić, ile czasu zajmuje zanalizowanie 10 tysięcy preparatów, jak to jest czasochłonne, mozolne i biorąc pod uwagę te minimalne odległości, które występują między poszczególnymi komórkami, jak szalenie ważne jest to, żeby to było bardzo precyzyjne. Dlatego chcielibyśmy obrazować cały mózg, ale nie jest to takie proste. No, z bardzo prostych przyczyn, dlatego że mózg jest nieprzezroczysty. Z drugiej strony wiemy, jak działa mikroskop, trzeba włożyć pod mikroskop preparat, który jest, jak pewnie Państwo pamiętają ze szkoły, jest to po prostu szkiełko, na którym jest przyczepiony jakiś fragment tkanki albo rośliny. Przykryte jest to szkiełkiem nakrewkowym i wkładamy to pod mikroskop. No, całego mózgu oczywiście nie da się włożyć pod mikroskop. No i nawet jakby się udało jakoś to zrobić, no to nie da się obejrzeć, dlatego że mózg jest nieprzezroczysty. A pamiętajmy, że światło musi dotrzeć do nawet najdalszych obszarów mózgu, żebyśmy mogli uzyskać fluorescencję z tego obszaru. I wszystko jest związane z tym, z jakimi ośrodkami mamy do czynienia. Jeśli światło przychodzi przez dany ośrodek,
to ulega ono odbiciu, może przejść, może się rozproszyć, albo może zostać pochłonięte. W przypadku, gdy światło przechodzi przez powietrze, nie mamy właściwie żadnych granic, nie mamy żadnych zniekształceń. W przypadku cienkich preparatów, o których wcześniej wspominałam, te zniekształcenia są znikome. Natomiast w przypadku grubych preparatów widzimy, że już to nie jest proste. Naszą głównym wrogiem są błony lipidowe, które stanowią większość masy różnych tkanek, bo po prostu budują błony komórkowe, które otaczają każdą komórkę. Preparaty mikroskopowe, takie standardowe, tradycyjne, które obrazujemy, to tak naprawdę kanapki. Mamy szkiełko nakrywkowe, mamy później zatapiacz, mamy fragment tkanki, mamy szkiełko podstawowe. Światło przechodząc przez każdy z tych ośrodków ulega załamaniu i każdy z tych ośrodków ma inny współczynnik załamania. Więc aberracje, które są związane z samą naturą naszego preparatu, właściwie uniemożliwiają uzyskanie takiego idealnego, ostrego preparatu. Dlatego, żeby te obrazowania były bardziej wydajne i żeby były bardziej skuteczne, celem badaczy było znalezienie takiego sposobu, żeby wyrównać współczynnik załamania światła w preparacie i zatapiaczu, tak, żeby światło po prostu przechodziło prostą drogą, nigdzie się po drodze nie załamywało i nie zostało rozpraszane. Dlatego jest wiele metod i te metody, tak naprawdę ich boom i coraz większa popularność jest od kilku lat, które mają za zadanie usunięcie takich rozpraszaczy i pochłaniaczy, i te metody określane są mianem oczyszczania optycznego. Co to znaczy? Jest kilka grup takich metod, ale z grubsza one polegają na tym, że po prostu usuwamy część błon biologicznych z preparatu. Na różne sposoby możemy to zrobić. I tutaj widzą Państwo, to jest mózg szczura, który jest tak jakby zaraz po izolacji, a to jest mózg, który jest oczyszczony optycznie i widzimy, że właściwie zniknął, to znaczy to jest może nie idealne i prawdopodobnie to było w którymś dniu zrobione tego oczyszczania i dałoby się jeszcze bardziej uzyskać przezroczysty preparat, ale już widzimy, że tutaj w tym przypadku nic nie widzimy przez ten mózg, a tu już jesteśmy w stanie zobaczyć tę linię, która jest pod spodem i ona tak naprawdę właściwie nie jest zniekształcona. Musiano też opracować inne metody obrazowania. Pamiętamy, że tradycyjny mikroskop ma bardzo mało miejsca, żeby włożyć tam preparat, bo preparat w tradycyjnym mikroskopie to jest tak naprawdę szkiełko podstawowe i szkiełko nakrywkowe. My tutaj mamy do czynienia, myślimy globalnie, mamy do czynienia z preparatami, które mogą mieć kilka centymetrów wielkości. I tutaj widzą Państwo po lewej stronie podsumowanie metod mikroskopowych używanych w biologii. Jedną z takich metod jest mikroskopia szerokiego pola. To jest taka bardzo tradycyjna mikroskopia fluorescencyjna. Kiedy wykładziemy preparat pod mikroskop, wzbudzamy świecenie lampu UV i to, co widzimy w okularze, to jest świecenie całej grubości preparatu. No oczywiście chcielibyśmy zobaczyć ten przekrój, ale widzimy wszystko to, co jest na górze i to, co jest na dole, więc nie za bardzo nam to odpowiada, bo mamy bardzo duże zaszumienie i tak naprawdę nic nie widzimy. Mamy też mikroskop skanujący, który pozwala nam zobaczyć tylko fragment takiego preparatu. No ale wyobraźmy sobie, że trzeba by przeskanować kropka po kropce taki ogromny preparat i to też by strasznie dużo czasu zajmowało i w ogóle mija się to z celem. Dlatego opracowano taki mikroskop, który się nazywa mikroskopem arkusza światła, gdzie oświetlana jest tylko część preparatu, tak zwanym arkuszem światła i obraz potem jest jak gdyby sczytywany z całego tego fragmentu. Takie obrazowanie jest dużo szybsze i dużo wydajniejsze i jest właśnie przez nas stosowane do tego typu preparatów. Tutaj widzą Państwo, jak wygląda taki mikroskop na rysunku. Natomiast tutaj widzą Państwo, jak wygląda taki mikroskop na żywo tak naprawdę.
No, nie jest on podobny do tych wszystkich mikroskopów zapewne, które Państwo widzieli do tej pory. Jest to na tyle nowa technika, że takich rozwiązań, które można sobie kupić, po prostu pójść do sklepu i kupić mikroskop, jeszcze nie ma. Ale jeszcze są pewne wyjątki, o czym zaraz wspomnę. I taki mikroskop trzeba po prostu właściwie sobie zbudować samemu, albo wiedzieć, kto potrafi taki mikroskop zbudować. Jak się jest fizykiem, to nie jest proste. Jak się jest biologiem, no to już jest trochę większe wyzwanie. Całe szczęście współpracujemy w Instytucie Nęckiego z fizykami. Tutaj nasza koleżanka Monika Pawłowska zbudowała nam taki mikroskop. Tutaj widzą Państwo drukarkę 3D, która okazała się nieodzownym zajęciem, nieodzownym urządzeniem do wydrukowania tak naprawdę części elementów, których nie byliśmy w stanie kupić. Jak wygląda taki mikroskop? Tutaj w centrum widzimy taką komorę, w której umieszczamy preparat. Ta komora jest widoczna tutaj. Tutaj mamy dwa obiektywy, którymi sobie oświetlamy preparat, a z tyłu mamy taki obiektyw, którym tak naprawdę oglądamy. Wszystko jest podpięte tutaj do komputera. Jeszcze będę pokazywała zdjęcia. I jak wyglądają takie preparaty? No tutaj już nie mamy do czynienia ze szkiełkami nakrywkowymi. Mamy już tak naprawdę bardzo duże fragmenty kilkumilimetrowe preparatów. Nawet powyżej centymetra to jest jedna półkula mózgu, którą możemy umieścić i zobrazować całościowo. Jak wygląda takie obrazowanie? Mamy komorę, tutaj na dole są innego rodzaju komory. Umieszczamy na takim chwytaku preparat. I tutaj taki arkusz, który widzą Państwo, to jest właśnie to, czym oświetlamy. I z tyłu jest obiektyw, który jest widoczny w postaci takiego pierścienia. I tutaj po prostu przez to oglądamy, co widać w takim mikroskopie. Wydaje się, że to jest skomplikowane, ale jak ktoś ma dużo zapału, to może sobie zbudować własny mikroskop z klocków Lego. Potrzebny jest dodatkowo jedynie smartfon. Zachęcam do odwiedzenia tej strony. Tutaj jest wszystko napisane, jak to można zrobić. Można się z tym pobawić i poczuć się jak prawdziwy naukowiec. Co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć cały mózg myszy i zielone neurony. To jest jedno z pierwszych takich zdjęć, które zaszokowało cały świat neurobiologiczny i było ogromnym przełomem, bo nagle się okazało, że możemy po prostu oglądać tego typu preparaty bez kompletnego naruszania struktury, czyli widzimy tutaj pojedyncze, cienkie połączenia, które łączą odległe ze sobą struktury mózgu. Widzimy różne neurony. Widzimy wybiórcze te neurony, wiemy gdzie, ile ich jest, wiemy gdzie się kończą, wiemy co w danej strukturze że jest obecne, tak więc widzą Państwo, że to jest naprawdę przełomowa technika, która tak naprawdę zrewolucjonizowała neurobiologię. Nasze pierwsze doświadczenia z zastosowaniem oczyszczania optycznego były za czasów, kiedy jeszcze nie mieliśmy takiego super mikroskopu, więc obrazowaliśmy nasze preparaty z wykorzystaniem zwykłego mikroskopu fluorescencyjnego. Obrazowanie takiego grubego plastra, który tak naprawdę miał 2 mm, co wydaje się, że jest niedużo, trwało kilka godzin. W trakcie tego obrazowania tutaj widać takie pojedyncze kwadraciki. Tu napisałam kilkadziesiąt, ale to chyba prędzej jest kilkaset takich pojedynczych kafelków, czyli to jest takie jak naprawdę jedno pole widzenia. Tutaj zrobił mikroskop zdjęcie, przesunął się w prawo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to obrazowanie bardzo długo trwało. I było po drodze kilkadziesiąt warstw, czyli zdjęcia były robione nie pojedynczo, tylko tak jak tak naprawdę tworzył się taki stosik tych zdjęć, które potem po prostu służyły do tego, żeby odtworzyć strukturę w trzech wymiarach. I pokażę Państwu, to są historyczne badania, które robiliśmy z kolegą tutaj kilka lat temu i tak naprawdę byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyliśmy, bo nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie tak głęboko zajrzeć do mózgu i tak naprawdę wlecieć do niego i przyjrzeć się pojedynczym komórkom. Te zdjęcia są niedoskonałe, bo oczywiście wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to działa i jak analizować takie dane, ale już wtedy widzieliśmy, że ta metoda ma ogromny potencjał, tylko po prostu musieliśmy bardzo dużo w pracy włożyć w to, żeby ją rozwinąć.
Co możemy jeszcze zobaczyć? No tutaj jest kolejny przykład i to już jest przykład z mikroskopu arkusza światła, który został zbudowany. To jest zdjęcie z mikroskopu arkusza światła, który został skonstruowany przez naszą koleżankę. Tutaj jest zobrazowana jedna półkula mózgu myszy. Trwało to około 2 godzin. Tutaj widać w postaci takich cieni liczbę kafelków, którą zobrazowaliśmy i każdy z takich kafelków ma w sobie w tej osi przód-tył kilkaset warstw. Proszę zwrócić uwagę, o czym my tutaj teraz mówimy, bo to nie są już takie zwykłe zdjęcia. Każdy teraz robi z nas zdjęcia nie mikroskopem, tylko telefonem komórkowym i takie jedno zdjęcie potrafi ważyć 2 megabajty, to proszę sobie wyobrazić, że nasze takie jedno zdjęcie, taki to co teraz zaraz pokażę w rekonstrukcję, to jest 50 gigabajtów i to jest tak średnio, bo czasami jest trochę więcej, czasami jest oczywiście trochę mniej, w zależności od tego, jaki stopień szczegółowości chcielibyśmy uzyskać. Więc już widzimy, że tutaj wkraczamy na taki trochę inny poziom analizy, trochę nas to zaczyna, tak jakby jest, no już jest dla nas dużym wyzwaniem, żeby w ogóle takie zdjęcia oglądać i je przerabiać i wyciągać wnioski dotyczące różnych procesów fizjologicznych. Więc zaraz pokażę, co możemy uzyskać i na temat anatomii. Tylko próbuję odpalić ten film. Tak więc widzimy, że możemy sobie w dowolny sposób obracać takim mózgiem. I widzimy wszystkie struktury. Te ciemniejsze miejsca to są naczynia krwionośne, więc widzimy wszystkie naczynia, które są w mózgu. Możemy tak naprawdę sobie odtworzyć wszystkie warstwy, które do tej pory mogliśmy odtworzyć, tylko krojąc mózg na pojedyncze skrawki w każdym z wymiarów. Jeśli oczywiście chcemy dokładnie się przyjrzeć temu, co się dzieje w jakiejś strukturze mózgu, która jest połączona z inną, możemy po prostu wlecieć do środka mózgu, przylecieć na drugą stronę i wrócić. Więc widzimy i tutaj, mimo tego, że tu się wydaje, że to są skrawki, to jest jeden preparat i te wszystkie modyfikacje, które tutaj są wprowadzone tak naprawdę po zebraniu zdjęć i zebraniu danych. Możemy wreszcie zobaczyć pojedyncze neurony, ale w 3 wymiarach. Czyli możemy zobaczyć, jak takie neurony wyglądają, kiedy nie są wycięte w jednej warstwie, tylko możemy wszystkie wypustki neuronów zobaczyć bez naruszania ich struktury. Możemy wreszcie przyjrzeć się takim neuronom i zrobić bardzo dokładne analizy, ponieważ oprogramowanie, którym dysponujemy, pozwala nam zaznaczyć na przykład innym kolorem poszczególne komórki. Możemy też więc zobaczyć, jak się ze sobą łączą, ile mają tutaj tych projekcji i jak się zachowują na przykład w różnych schorzeniach. Możemy zobaczyć, tutaj mamy mózg, kawałek z mózgu myszy transgenicznej, która ma wprowadzone białko zielonej fluorescencji w swoim genomie i to białko zielonej fluorescencji świeci w niektórych neuronach, nie wszystkich, ale niektórych. I dzięki takim metodom oczyszczania możemy zobaczyć, przyjrzeć się bardzo dokładnie anatomii mózgu. Ale też, jeśli ktoś ma taką potrzebę, prześledzić los tak naprawdę poszczególnych komórek, policzyć te komórki, bo możemy sobie wyobrazić, że jest mysz, która na przykład na coś choruje i możemy po prostu zobaczyć i lepiej poznać mózg właśnie przez to, że możemy analizować neurony w dużych grupach. To, czym zajmujemy się w Instytucie Nęckiego, czym ja się dokładnie zajmuję, to są badania mające na celu wyjaśnienie tego, w jaki sposób się uczymy i w jaki sposób dochodzi do powstania uzależnienia i jak to wygląda w mózgu i w jaki sposób mózg jest zmieniony pod wpływem uzależnienia.
Czyli mam modele doświadczalne zwierząt, które są uzależnione, ja akurat się zajmuję uzależnieniem od alkoholu, zwierząt, które są uzależnione od alkoholu i mogę sprawdzać tak naprawdę, co się dzieje w mózgu tych zwierząt. I tutaj pokażę Państwu analizę, którą możemy zrobić dzięki temu, że możemy wyznakować komórki w mózgu, które są aktywowane. Tu akurat komórki są aktywowane w procesie uczenia i możemy je wyznakować stosując metody barwienia, tak jak Golgi stosował metodę barwienia, tak mamy inną metodę barwienia, która nam pokazuje tylko te komórki, a właściwie jądra komórkowe, tylko tych komórek, które się czegoś nauczyły w danym procesie. I na zielono, to co tutaj widzimy, to co tu będą Państwo widzieli, to jest tak naprawdę anatomia i struktura tego mózgu, którą uzyskujemy na podstawie obrazowania w mikroskopie tła. To znaczy, to nie jest sygnał, który nam cokolwiek pokazuje, tylko to jest tło. Ale mózg sam z siebie też troszeczkę świeci. To trudno uwierzyć, ale jeśli włożymy preparat pod mikroskop, który jest niczym nie wyznakowany, to on sam z siebie też potrafi mieć delikatną autofluorescencję. Natomiast na tą warstwę autofluorescencji, która nam pokaże anatomię mózgu i pokaże, gdzie jesteśmy, zostanie nałożona warstwa komórek wyznakowanych i to będą takie czerwone kropki, które Państwo zobaczą, że się w sposób określony tutaj układają, czyli mamy całą połówkę mózgu, którą możemy z każdej strony obejrzeć pod względem każdej struktury. Tutaj jest odtworzenie warstw, warstwa po warstwie. Czyli też widzimy, że nie tracimy żadnej informacji na temat trójwymiarowej struktury mózgu. W kolejnym etapie na tę warstwę tylko takiego tła nakładamy, to już zaczynają nam się pojawiać takie czerwone kropki, które są w środku mózgu, tutaj widzimy. I to są właśnie te komórki aktywowane. Więc możemy sobie wyobrazić teraz, my dokładnie wiemy, w których miejscach one są, w jakich strukturach mózgu. Co więcej, możemy je bardzo dokładnie policzyć. I dzięki temu możemy sobie wyobrazić, tu widzimy, że one są już uszeregowane w pewne struktury. Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład mózgi, które są od zwierząt, które się czegoś nauczyły, albo które się uzależniły od alkoholu i mózgi od zwierząt, które są nieuzależnione. I porównując takie mapy trójwymiarowe takich mózgów, możemy dowiedzieć się więcej na temat tego, jak w jaki sposób powstaje uzależnienie i dzięki temu możemy opracować tak zwane funkcjonalne mapy w trzech wymiarach i w jaki sposób jest to robione. Tutaj jest właśnie ten kanał, to są tylko takie przykładowe skany z mózgów, to jest ten kanał z autofluorescencji, który nam służy jako takie tło, które nakładamy na atlas mózgu, który został wcześniej umieszczony w bazie danych. I ten atlas jest bardzo idealnie właściwie nałożony na taki atlas, który ma zakodowane koordynaty do określonych struktur komórkowych, struktur mózgu, które w jakiś sposób się nazywają. Czyli to jest tak naprawdę atlas mózgu, który nakładamy na ten atlas, a ten atlas łączymy z tymi naszymi wynikami. I mając takie dopasowanie, możemy spojrzeć na te komórki, które są aktywne w naszym mózgu i stworzyć takie mapy ciepła pokazujące, co świeci, która struktura i w jakich warunkach doświadczalnych i kiedy świeci. Dzięki temu możemy globalnie, całościowo, w całym mózgu zobaczyć, które struktury ulegają aktywacji w określonych procesach. Tak naprawdę wydaje się, że od czasów tutaj tych zdjęć Ramona i Cajala, tutaj jak widzimy te zdjęcia, które są po prawej stronie, to jest ten sam rodzaj komórek Purkiniego w móżdżku. No na pierwszy rzut oka niewiele się różnią.
Ale to ja, tak mi się wydaje, że to jest takie porównanie do czasów Galileusza, gdzie mogliśmy spoglądać tylko na księżyc i wzdychać do niego, jak tam jest, do naszych czasów współczesnych, gdzie tak naprawdę możemy na ten księżyc polecieć i zobaczyć właściwie, jak tam jest. To są osoby, które były zaangażowane we wszystkie projekty. Dziękuję za uwagę. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem.